Siema, jestem Red i dzisiaj sobie Wam pokażę, jak zrobić sprinta w Roblox Studio, więc zapraszam do oglądania. Dobrze, więc pierwszą rzeczą to obok Starter Player mamy taką strzałeczkę, następnie klikamy w nią i mamy dwa foldery. Starter Character Script i Starter Player Script. Do Starter Player Script dodamy Local Script. Dlaczego niezwykły? Szybko tłumaczę, to Local Script jest to dla jednego gracza, a zwykły script dla wielu graczy. Może zrobię osobny poradnik na tych skryptach, ale dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić sprinta. Więc tak, dodamy sobie trzy zmienne, bo będą trzy. Pierwszą to będzie User Input Service, więc napiszmy sobie po prostu. To służy, żeby wykrywać, czy jak jakiś gracz na przykład kliknie G, to wtedy, nie wiem, będzie wyprintuje nam, że gracz kliknął G i takie rzeczy. Więc User Input Service, tak sobie nazwę tę funkcję, też funkcję, przepraszam, service. Następnie pisujemy game, dwukropek, get service, czyli dostanę do service. Będzie to User Input Service. Następną zmienną będzie to normal speed, czyli prędkość gracza, kiedy gracz jeszcze nie będzie włączał sprintu, w sensie nie przytrzyma shift, bo na shift to zrobimy. No i żeby ustalić taką prędkość, to jak widzimy starter player, następnie piszemy charakter wall speed, jak widzicie mamy 16. I my zrobimy tak, żeby ta zmienna, wartość tej zmiennej była taka jak normalna prędkość gracza. Więc żeby takie coś zrobić, to wpisujemy sobie script.parent, czyli to jest script, następnie parent, czyli tutaj, jeszcze raz i jest tutaj. Następnie tutaj będzie kropka character walk speed. No i tyle. Teraz mam wartość tej zmiennej jest taka sama jak właśnie prędkość taka normalna gracza. Następnie będziemy sobie dodawać zmienną, którą wartość tej zmiennej będzie prędkości sprinta jakby. Więc sprint, normal sprint, speed, nie sprint. No i sprint speed, napiszmy. No i tutaj zrobimy sobie, co będę chciał zrobić, żeby dwa razy większa po prostu była ta prędkość, więc piszmy sobie po prostu normal speed. To jest, że mnożenie o 2. No jak widzicie, powinno być to 32, więc zobaczmy, czy będzie tak. Tu powinno nam się pokazać. No i błąd. Co my tu mamy? Normals. Czyli tak. Musimy zrobić po prostu, to nie zadziała, no bo ten skrypt jakby jako local skrypt, czyli dla jednego gracza to jest trochę takie skomplikowane, ale pokazuje, jak widzicie, ten błąd był, czyli w graczu jakby to pokazuje. Na razie jest to skomplikowane trochę, więc nie będę tego tłumaczyć, po prostu piszę game.starterplayer.com charakter walk speed. I teraz zobaczmy. Powinno nam wyprintować. O. Prędkość, którą będzie po sprincie, czyli 16 jakby razy 2. Będzie 32. No. Więc jest dobrze. Teraz robimy sobie takie coś, że będzie wykrywało, że kiedy gracz kliknie na przykład lewego shifta, ten albo control, co sobie tam wybierzecie, to wtedy będzie po prostu się szybko biegło. Więc pierwszą rzeczą to tak. User input service kropka input backup. Connect function. No i to nasz input. Czyli tak, co my teraz zrobiliśmy? Zrobiliśmy funkcję, która będzie aktywować się, kiedy gracz jakikolwiek przycisk kliknie. No i teraz wpisaliśmy tutaj input. Co to robi? Tłumaczyłem to na jednym z moich odcinków.
Chyba, albo nie wiem, czy. No na pewno. No i po prostu jak wpiszemy to, jakby bierze stąd. Czyli napiszemy if input, czyli to, jakbyśmy tego nie wpisali. Tego nie było. Kropka. Keycode. Tylko to będzie równy. Na przykład left shift. No to teraz zrobiliśmy coś takiego, czyli gdy ten klawisz, który gracz kliknął, będzie lewym shiftem. Chyba mam nadzieję, że tłumaczyłem. Jeśli nie, to napiszcie w komentarzu. To ja spróbuję to inaczej wytłumaczyć. No i teraz tak. Zrobiliśmy, że kiedy kliknięty przycisk przez gracza będzie tym lewym shiftem, to wtedy prędkość gracza, czyli na przykład możemy sobie napisać tutaj jeszcze jedną zmienną, czyli player, to będzie game players.hover. Tak, no, na przyszłość może tak powiem. W zwykłych skryptach nie można napisać local player, nie ma tego. Trzeba być, musi być to w local skryptach. Więc teraz tak. Player.character. Albo dwukropek, wait for chill, humanoid. Kropka. Walk speed. Będzie to sprint speed. Co zrobiliśmy teraz? Wzięliśmy zmienną player.character. Zaraz wam wytłumaczę, o co w tym chodzi. Bo mamy w workspace, czyli jakby model gracza, w którym jest humanoid. A w humanoidzie mamy takie rzeczy jak zdrowie, na przykład maksymalną ilość, 50 zaraz będzie było. No i oj, nie wiem co zrobiłem nawet. Oj, znowu mi się to ten. No i także mamy jak walk speed. A mamy jeszcze gracza w players. I tutaj takie rzeczy jak statystyki, jak chcecie zrobić statystyki, zapraszam na mój inny odcinek o statystykach. No i mamy tutaj i tutaj. To jest model, czyli jakby wpiszemy kropka charakter, to tu tego nie mamy. No nie, jest, no charakter. Czyli bierzemy charakter jakby tego gracza. Czyli będzie to po prostu model. Sorry, że się jąkę, ale nie umiem teraz za bardzo tłumaczyć. No i potem czekamy, aż znajdzie, jakby aż będzie humanoid, bo czasami mógłby wyskoczyć błąd, jakby szybko kliknął, za szybko kliknął gracz shift, mógłby wyskoczyć błąd, że nie ma tego humanoida. Dlatego, bo jakby kiedy ładuje się, to ładuje się dopiero ta postać i ten humanoid mógłby się jeszcze nie załadować. Więc po prostu czekamy, aż będzie humanoid. Następnie w humanoidzie walk speed to będzie, czyli prędkość gracza, będzie sprint speed, czyli 32. Więc zobaczmy, czy to działa. Sorry, że jeśli słyszycie jakieś wybuchanie czy coś, no jest Sylwester. Ale jest godzina 16. Już tu słyszę strzelanie i to gdzieś obok, bo nie jest taka łąka, gdzie może tam, no nieważne. No i jak widzicie, kliknąłem shift i szybciej biegamy. Więc pyk, idziemy normalnie, klikam shift, jak widzicie, biegamy szybciej. Ja tylko muszę wystarczy, że kliknę jeden raz shift i będziemy już biegać. A my chcemy zrobić tak, że kiedy już puści gracz shift, to wtedy zakończy się jakby ten bieganie jakby i będzie znowu prędkość gracza na 16, czyli tą w zwykłą. Jak to zrobić? Jest bardzo proste, możecie sobie to skopiować. Tak. Input ended, czyli gdy kiedy gracz już będzie, no kiedy jakby odkliknie, tak powiem, przycisk, czyli jak klikamy, to aktywuje się ta funkcja. A kiedy już odklikniemy, czyli skończymy klikać jakby, to wtedy się koniec. To chyba każdy wie, o co chodzi. To wtedy prędkość gracza
Normal speed. Jakby ktoś siedział, czemu powiedziałem, o to strzelili obok fajerwerku. No i to jest cały skrypt, on działa, jest fajnie. Jak widzicie, działa, możecie zwiększyć prędkość po prostu. Tutaj wpisując sobie na przykład 50. Jak widzicie, biegam szybciej. Możemy dać na przykład też 1000. Nie wiem, kto by to chciał, żeby włączyć taką szybkość. No jak widzicie, biegam bardzo szybko. Można drifty robić. No. Gdzie tam spompuj? O, tam jest. I hamulce. No. Więc... No ja sobie zostawię, żeby było o połowie większe, więc dzięki za oglądanie, do następnego i cześć!